Okay, so this is going to be her finger, okay? Czyli to będzie właśnie paznokieć? I could draw on here, but I think this is bigger so you can see it better. We don't have a board today, so this should work. This is facing my direction. Is that okay, or do you guys want me to turn it around? Tutaj właśnie Lorena mogłaby pokazać to, co chce pokazać na paznokciu, ale nie będziemy rysować na paznokciu. Tutaj była tablica, niestety pojechała ona do Warszawy, więc zrobimy to na takiej kartce. Czy ten widok Państwu odpowiada, czy chcecie, żeby obrócić kartkę w Waszą stronę? Dobrze? It's okay. It's okay? Yeah. Okay, so you want to visualize a straight line down the middle from the top to the bottom and also horizontally from side to side. Okay? Także musicie sobie wyobrazić linię prostą od począwszy od samego palca przez środek do wolnego brzegu oraz drugą linię prostą poziomą od jednej krawędzi bocznej do drugiej. Okay, so we're going to just name them 1, 2, 3 and 4. Nazwiemy je 1, 2, 3 i 4. So you have four quadrants, all about equal sizes. Czyli mamy tak naprawdę cztery części, wszystkie cztery około równej wielkości. Your surface filing is going to be done with the 150 grit. Okay, you don't need anything rougher than that on your surface filing. Piłowanie powierzchni będzie się odbywać za pomocą pilnika o ziarnistości 150 i tak naprawdę nie trzeba mocniejszego pilnika. Okay, we're going to begin with this file up and around the cuticle area. So what I want you to do is you're going to angle your file and it's going to come up around this way and then down on this side. Czyli zaczynamy piłowanie powierzchni w okolicy skórek. Ruchem okrężnym, zaczynając od jednej krawędzi bocznej, pod kątem, kończąc na drugiej. Okay, so that motion is going to be here and here, coming down. If you're comfortable going here and here, up and up, that's okay too. Okay, I find that it's easier this way. Some people like up and up, that's okay. Czyli tak naprawdę ten ruch powinien wyglądać od krawędzi bocznej do środka paznokcia i od środka paznokcia do drugiej krawędzi bocznej. Niektórzy wolą piłować jedną i drugą stronę od krawędzi bocznej do środka paznokcia. Lorena uważa, no jej wygodniej jest piłować takim jednym ruchem od krawędzi bocznej do krawędzi bocznej przez środek. Okay, the object of this first filing technique here is to use the file at an angle. Okay, not flat, you're using it more of an angle to create that really nice seal so you don't get a ledge, a line in the cuticle area.